Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z zakołka. O tym, jak zadbać o układ klimatyzacji, na czym polega serwis tak naprawdę coroczny tego układu. I rzadko zdarza się z naszego doświadczenia czy z autopsji, żeby klienci jakby robili to cyklicznie, regularnie lub czy przy jakichś tam wymianach oleju. Są takie grupy, gdzie już po 3 latach trzeba wymieniać chłodnice, bo klimatyzacji, bo już są albo skorodowane aluminium, albo pocięte drobinkami kurzu, może kurzu, nie, piasku, tak, z jezdni. Co roku robiąc ten przegląd, można sobie troszeczkę oszczędzić koszt. No tutaj często klienci mówią, żeby coś dobić, tak? Otóż to tak nie działa. Przyjeżdżają takie auta przeładowane, jeśli jest auto przeładowane, czynnikiem wtedy mamy wyższe ciśnienia, tak? Urządzenie pracuje w skrajnych ciśnieniach. I też nie potrafi nie wytrzymać, czy przewód elastyczny, czy też aluminiowy. Panie Robercie, czyli czynnik mamy wymieniony ze świeżutkim olejem, sprawny, tak. Szczelny. Pozostaje nam jeszcze oczywiście kolejna rzecz, czyli wnętrze auta, bo prawidłowy serwis klimatyzacji nie kończy się tylko na wymianie czynnika i czy też go uzupełnienie. No tutaj jakby postęp i czas daje nam już więcej możliwości niż tylko ozonowanie, tak? Bo jest i chemia do tego, gdzie się tam kanały, to chemio przy pomocy takiego, nie wiem, sondy takiego plastikowego wężyka wpuszcza do dołu i tam wpryskuje. I ta chemia zabija wszystko, co żyje i nie żyje. Co potem ten radiator tego urządzenia, które nam chłodzi w środku, też się opryskuje, ale to tutaj w momencie, kiedy demontuje się filtr kabiny, tak? No co możemy potem jeszcze zrobić? Ozonowanie oczywiście, już te maszyny są tak wydajne, że można mieszkania nimi robić. Tutaj akurat dobre maszyny są zabezpieczone, żeby ten czas nie był dłuższy niż tam 25 minut do 30, bo to już jest szkodliwe dla tapicerki. Przerwę zapytam, co nam daje właśnie to ozonowanie wnętrza? No to potocznie, no to zabija te zapachy, tak? Zabija te jakieś mikroelementy, takie te szkodliwe dla nas, tak? I to dostaje się dosyć głęboko, w głąb tapicerek i innych rzeczy. W cyklu się robi to zamkniętym pojazdu. Dobrze, jak tam warsztat jest wyposażony, tak jak na przykład u nas, że mamy te stabilizatory napięcia, więc auto nie musi truć i nie musi pracować, bo pracuje taki w cyklu stabilizatora. Jest zadany ten prąd z zewnątrz. I wtedy w cykl zamknięty pojazdu się ustawia, czyli cyrkulacja jest wewnętrzna i to w tym obiegu pracuje. Też tam zabija i dobija, to resztę jeszcze przeżyła. Aczkolwiek ja uważam, że ta chemia i ozon to wystarczająco. Są jeszcze ultradźwięki, taki preparat i to taka mgła wytwarza się, gdzie też w cyklu zamkniętym chodzi, ale tu bardziej to chyba kosmetyczny aspekt ma, bo jest i zapach i taka świeżość pojazdu wtedy jest wyczuwalna, tak? Jeszcze przepraszam, że przerwę się jednym ciągiem. Jedna rzecz jest najważniejsza, jeśli chodzi o wnętrze i bezpieczeństwo, że powtórzę po prostu tam pewnie któryś z kolei, że trzeba to auto sprzątać, tak? Bo jak sobie tam to wytrujemy, to i tak, jeśli tu będzie piasek aż po kolana i brud i tam coś porozlewane i inne rzeczy, no to nic nie da, to po prostu niczego nie zmieni. Jest pewien element, mówię tutaj o filtrze kabinowym, którym możemy wręcz sami sobie wymieniać regularnie. Jak często takie minimum, że tak powiem, gdzie powinniśmy tą czynność wykonać? Wiadomo, co bym nie powiedział, to będzie, że chcemy naciągnąć, ale z reguły to co my widzimy, czy sami swoich robimy, to jest przy wymianie oleju, tak?
Ja wiem, że czasami są filtry drogie i być może, no, że to jest jakiś tam uszczerbek finansowy w domu, no ale niekoniecznie musi być to filtr węglowy, tak? Zwykły filtr papierowy, on jest sporo tańszy, tak? I to nie jest kłopot. I wtedy robimy taki komplet sobie taki serwisowy, czyli zmieniamy tam te filtry paliwa, tak, powietrza, oleju i kabiny przy takim wymianie i robimy to sobie tak mało, jeździmy to cyklicznie, a jeśli więcej, no to co 15 tysięcy. Ja wiem, że interwały są podawane dużo, dużo wyższe, ale mamy dużo firm, obsługujemy i uwierzcie Państwo, że te 15 tysięcy to jest maksymalny czas, bo my obserwujemy taki trend, bo korzystamy z różnych baz technicznych, że ten sam olej o tej samej normie jest podany dla jednego pojazdu. Jest 15 tysięcy interwał, dla drugiego 25, dla trzeciej marki 35. No i jakby ja sam tego nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Aczkolwiek widzimy, jak spuszczamy, że to już nie jest olej, tylko popłuczyna, tak? Więc moim zdaniem bezpieczny interwał to jest te 15 tysięcy, zwłaszcza jeśli chodzi o pojazdy benzynowe czy diesla, gdzie są wyposażone w DPF-y, ten olej jest rozcieńczany ropą i tymi innymi rzeczami ze względu na podwyższenie temperatur i dawek paliwa, bo tylko w ten sposób można osiągnąć wyższą temperaturę. I to są popłuczyna. Czasami zdarza się, że się spuszcza nawet do 2-3 litrów więcej oleju niż trzeba, no ale my nie o tym, o tej właśnie klimatyzacji. Wróćmy do układu klimatyzacji. Ostatnią rzeczą mówiliśmy o tym filtrze kabinowym. Ja powiedziałem, że można samemu tą czynność wykonywać i naprawdę większość samochodów jest tak skonstruowane, że po wyjęciu najczęściej pedału, hamulców, gazu i innych rzeczy się uda. Ja myślę, że to jest to 50 na 50. Ja akurat się nie spotkałem Volvo, na przykład, z takim autem. Sterownik. Citroen, pedał gazu. Ja z powodzeniem w swoich autach, że tak powiem, sam wymieniam ten element, czy nawet kontroluję jego zabrudzenie. A tak jak pan Robert wspomniał, filtr węglowy oczywiście zawsze troszkę droższy jest, ale papierowe są naprawdę za 20-30 zł i już będziemy oddychać lepiej w naszym aucie. Już ten nasz silnik wentylatora będzie nie tak nadwyrężony w przypadku, gdyby był ten filtr zabity. Tak, i czarny. Dokładnie. Ja tu jako ciekawostkę bym powiedział, że dwa razy w życiu anginę miałem i to dwa razy przy naprawie klimatyzacji złapałem, czyli to dosyć poważne to było potem w skutkach, że długo to przechodziłem. To tylko dla mnie osobiście prywatnie dało dowód na to, że to jest naprawdę, jeśli tam coś się znajduje, jeśli coś ma związek z tymi bakteriami, z tym co spowoduje to tę anginę, to jest naprawdę mocne. Mocne i może zaszkodzić. Panie Robercie, taki okres letni, wiosenny, potem letni, na pewno tych klientów z takimi problemami na pewno jest więcej niż w okresie jesienno-zimowym. Czy takie rzeczy tylko w takim okresie można robić? Czy można przez cały rok taki serwis przeprowadzić na przykład sobie w grudniu? To znaczy, no, ci, którzy dużo jeżdżą, dużo albo inaczej, zależy im na jakości czy odstranianiu szyb, no to wiedzą, że jeśli klima jest sprawna w zimę, to jest łatwiej z szybami, tak? Więc ja uważam, że jeśli coś ma działać, no to chyba cały rok powinno działać. Czyli tutaj bez znaczenia. Czas cały rok jest dobry do tego, aby taką tak, zwłaszcza, że jak ktoś jakiś sposób to robi regularny mniej więcej, to tam żadnych problemów z tym nie ma. Nie ma zaległości, nie ma problemów, po prostu to działa i ten element samochodu jest jakby poza centrum uwagi. Jeszcze ostatnie pytanie, bo też część oczywiście klimatyzacji jest automatyczna, gdzie tutaj tak naprawdę sam samochód decyduje, czy włączać ten kompresor, czy nie. No ale oczywiście są pojazdy, gdzie mamy on-off tak naprawdę, zero-jedynkowo działającą klimatyzację, czyli tak zwaną ręczną, prawda, z ręcznym sterowaniem. Czy w zimę włączać klimatyzację? To chyba w zależności od potrzeb, tak? No jeśli te szyby są w jakiś sposób zawilgocone, czy zależy na tej szybkości, no to wtedy włączać, ale w innym przypadku chyba nie jest to konieczne. Ja osobiście mam takie zdanie, no nie wiem, nie czytałem na ten temat nic fachowego, no ale jak wcześniej miałem samochody starsze, które takie posiadały właśnie włączniki, chociaż mamy jedną markę nowszą, to też takie jeszcze posiada, ale zazwyczaj to jest wyłączone, tak? Aczkolwiek Czy wielomiesięczny, że tak powiem, okres, gdzie nie używany jest układ klimatyzacji, wpływa na jego trwałość? Jeśli jest kompresor, teraz tak sobie analizuję, kompresor jeszcze na cewkę magnetyczną, no to może mieć, no bo wiadomo, zima, sól i między kołem tym centralnym a kołem pasowym
jest jakiś tam luz, tak, gdzie dostaje się ta sól i inne rzeczy i tam rzeczywiście może być dojść do jakiejś korozji czy takiego zabrudzenia, gdzie później po uruchomieniu jest jakieś szorowanie czy źle skleja te sprzęgło. Natomiast jeśli chodzi o kompresory tak zwane na zaworach, no one non stop pracują. I wtedy zawór tylko albo się otwiera, albo się zamyka, podnoszą ciśnienie i tam to nie ma znaczenia. Po prostu obsługa auta, inaczej kierowca, nie ma na to wpływu. On cały czas pracuje, ten kompresor. Tylko jest obciążony lub nie jest. Podsumowując dzisiejsze nasze spotkanie, szanowni państwo, każdy miesiąc jest dobry na to, abyśmy umówili się w warsztacie na pełen serwis naszego układu klimatyzacji, nie czekając na takie gorące dni, nie czekając potem w kolejkach. No tak. Chyba tak. Można tylko polecić, tak? Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję, bardzo państwu dziękuję. A państwu życzę, aby państwa układ działał bezproblemowo cały rok, aby mieli państwo łatwy dostęp do filtra kabinowego i mogli sami sobie go wymienić. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.